Widać, że święta za pasem, bo rząd zaserwował nam projekt ustawy, który jest jak bigos, pełen rozmaitości. Tutaj nawet kwestia trwającej pandemii nie jest żadnym spoiwem łączącym poprawki, łączącym te nowele, bo niektóre w ogóle nie dotyczą kwestii związanych z potrzebą dostosowania przepisów do tej szczególnej sytuacji, w której dzisiaj jesteśmy. Nawet Biuro Legislacyjne zwracało uwagę na wyjątkowy rozrzut tematyczny tych regulacji. W tym krótkim wystąpieniu chciałabym zwrócić uwagę na trzy kwestie z wielu poruszanych w tej ustawie. Kwestia pierwsza. Odrzucono na komisji nasze poprawki, które uniemożliwiały używania nadzwyczajnych przepisów do manipulowania czasem pracy i wskazywaniem miejsca odpoczynku dla pracowników. Pod przykrywką pandemii chcecie zamienić Polakom miejsca pracy w obozy pracy. To niedopuszczalne. Lewica zawsze stoi i będzie stała po stronie pracowników i nigdy nie zgodzi się na takie prawo. Panie premierze, czy naprawdę chce pan pozbawić polskich pracowników prawa i godności? Jeżeli tak, to proszę to powiedzieć dzisiaj Polkom i Polakom prosto w oczy tutaj na tej sali. Lewica zgłosiła w tej sprawie wniosek mniejszości. Kwestia druga. Zgłaszaliśmy poprawki wstrzymujące eksmisję w czasie pandemii i również je odrzuciliście. Jest to kolejny ciekawy objaw wrażliwości społecznej, żeby w czasie trwającej pandemii, kiedy rząd organizuje kampanie informacyjne mające przekonać ludzi do pozostania w domach i ograniczenia kontaktów społecznych, właśnie w tym czasie to wy chcecie pozwolić na wyrzucanie ludzi z ich domów. Wszystkie eksmisje muszą być całkowicie zatrzymane natychmiast. W czasie pandemii ludzie muszą czuć się bezpiecznie. Jeśli władza chce teraz kogokolwiek wywłaszczać, to powinna mieć obowiązek zapewnienia lokalu zastępczego w tym samym metrażu i standardzie. I wreszcie kwestia trzecia, dotycząca przewozów autobusowych. Myślę, że to dobrze, że wreszcie dostrzeżono potrzebę dofinansowania tej gałęzi publicznego transportu. Szkoda tylko, że państwo znowu zrobiliście to po swojemu, bez konsultacji ze specjalistami. Oparliście dopłaty o dofinansowanie utrzymania linii komunikacyjnej, co według ekspertów doprowadzi do sztucznego utrzymywania linii z jednym połączeniem w tygodniu w celu otrzymania dopłaty. Równocześnie to wsparcie ominie część przewozów szkolnych oraz linii, które funkcjonują w oparciu o nowo wydane w 2020 roku połączenia, zezwolenia. Nie ma informacji, co z nowymi liniami, które wcześniej nie funkcjonowały, czy dostaną wsparcie, jeżeli tak, to w jakiej wysokości. Składamy teraz na ręce pani marszałek w tym temacie poprawkę. Sensowne wsparcie dla tej branży jest potrzebne, bo pomoże przetrwać przewozom autobusowym, których funkcjonowanie będzie konieczne także do tego, by realizować narodowy program szczepień, bo jak już program ruszy, to osoby z mniejszych miejscowości, zwłaszcza starsze, muszą mieć jakąś możliwość dojechania na szczepienie, a autobus to często jedyne połączenie komunikacyjne, które jest dostępne dla tych mieszkańców. Apeluję w tym miejscu do większości parlamentarnej. Bardzo proszę, przyjrzyjcie się zgłaszanym poprawkom, bo one są po prostu korzystne dla Polek i Polaków. Dziękuję. Dziękuję bardzo, pani poseł. Dziękuję za poprawkę.